AC Milan po wzmocnieniach zaczyna wracać do formy. Sytuacja w tabeli ligowej zaczyna wyglądać coraz to lepiej, a dodatkowo w tym sezonie Ligi Mistrzów ich grupa wygląda znacznie korzystniej. W tym odcinku mamy nadzieję kontynuować świetną pasę z poprzedniego. Jak widzicie, aktualnie znajdujemy się na pierwszym miejscu w tabeli ligowej. Za nami Juventus, za nami Inter, a za chwilę z tym Interem gramy mecz bezpośredni. No i trzeba powiedzieć, że gdyby nie transfery właśnie zasilające naszą zwłaszcza defensywę, no to by mogło wyglądać znacznie inaczej, ale Botman póki co naprawdę ma niesamowity impact na nasz zespół. Ale czy tak samo będzie w tym kolejnym spotkaniu właśnie z Interem? Już za chwileczkę się dowiemy. W tym meczu musimy nieco porotować skład, bo niestety Reinders nie jest do końca przygotowany. Kalendarz też jest napięty. Zatem w pierwszym składzie Ruben Loftus-Cheek i dałbym znowu szansę Salemakersowi. To spotkanie łatwe nie będzie, bo być po prostu nie może. Ale gdybyśmy tutaj odnieśli zwycięstwo, to możemy odskoczyć Interowi Mediolan już na 4 punkty w tabeli ligowej. A przy naszej aktualnej formie to naprawdę może być przewaga, której oni mogą nie odrobić. Zatem zaczynamy derby della Madonnina z naprawdę dużymi nadziejami, bo te są, patrząc ostatnio na naszą grę. Bennacer do dokładnie tak, właśnie o tym mówię. Aj, no mało brakło. Sommer w doskonałej formie, jak zresztą zazwyczaj. Jak zazwyczaj w tych spotkaniach bezpośrednich. Pamiętamy to poprzednie spotkanie, gdzie Schweizer również niesamowicie bronił między słupkami, ale to my cały czas tutaj przeważamy, jesteśmy w polu karnym rywali Paketa. Salemakers, pokaż, że warto było na ciebie stawiać. Mamy jednakże w tym meczu przewagę. Od początku spotkania Inter jeszcze ani razu nie był na naszej połowie, a to musi być kartka, pani sędzio. Humphries powinien tutaj według mnie zarobić kartonik, ale okej. No i to niestety jest moment, w którym to po raz pierwszy Inter wędruje pod nasze pole karne i od razu mogą stworzyć zagrożenie Mainią. Wreszcie jest wartością dodaną w tym zespole, no bo jego interwencji stanowczo brakowało rok temu. Oj, teraz Barella, no tutaj będzie problem, żeby go zatrzymać. Tomori popełnia błąd i to jest bramka zawalona przez Anglika. Nie ma myśli Anglik, nic na swoją obronę. Dwa razy mógł tą piłkę odebrać, tego jednak nie zrobił, a naprawdę był w sytuacjach, gdzie spokojnie futbolówkę powinien wygarnąć. No i tracimy gola na 1-0. Powiem wam, że pomału kończy mi się cierpliwość do Anglika, bo to naprawdę wygląda tragicznie w niektórych sytuacjach i tak jest lepiej niż w tamtym sezonie, ale dalej. W jego przypadku to są występy dalekie od obrońcy ocenionego na 87 punktów overalla. Loftus-Cheek, no niestety nie dojeżdża, więc mimo faktu, że Reinders nie jest jakoś skupiony, to wejdzie na boisko. No i tak się zastanawiam, czy dawać tego Kalulu za Tomoriego, ale no nie wiem, który w sumie jest lepszy tak naprawdę, biorąc pod uwagę ich dyspozycję. Gramy takim składem. Drugą połowę potrzebujemy przynajmniej remisu. Pamiętajmy, to my jesteśmy w tej tabeli pierwsi, więc dla nas remis naprawdę nie będzie niczym złym z Interem, ale porażka no już nas troszeczkę zirytuje, bo sprawi, że spadniemy z pozycji lidera po prostu. Uwaga, Merino, pole karne, Lautaro Martinez, ależ to pograli dobrze, że w tym wszystkim odnalazł się Wanderson. Inter chce znaleźć drugą bramkę. Inter po tą drugą bramkę idzie i zaraz może być naprawdę spore zagrożenie. Znowu dogranie, tym razem ta główka bardzo słaba. Isak doskonale do Pakety. Paketa, proszę, zostań nowym Kaką. No może overall tego jeszcze nie pokazuje, ale strzela Brazylijczyk bramkę, która jest bardzo istotna. No i jednak chyba ten transfer nie był taki głupi. No bo możemy podważać oczywiście wiarę w to, że ten gość rozwinie nam się na poziom 88, co jest jednym z naszych zadań. A propos zadań, to teraz je widzicie przed swoimi ekranami, żeby właśnie można było go nazwać nowym Kaką. Ale w takich meczach jak te potrafi wziąć odpowiedzialność na siebie, potrafi wykończyć akcję. Teraz jeszcze tylko, żeby jego kompanii z obrony nie popełniali błędów i naprawdę będę zadowolony. Co tutaj się dzieje? Dobrze to wygląda. Trójka, czwórka przez chwilę, a zawodników w czerwonych koszulkach w tej akcji. Bennacer posadził na tyłku Bastoniego. Chyba dobra akcja tego niesamowicie agresywnie i ekspansywnie grającego defensywnego, jakby nie patrzeć, pomocnika. Tylko jego ofensywna gra ma jeden mankament. Kiedy on się podłączy, to brakuje go z tyłu. No i to jest właśnie ten moment. Szkoda, że w takim momencie spotkania się stało. 77 minuta, tracimy bramkę po tym, jak sekundę wcześniej dosłownie mogliśmy tą bramkę strzelić. Zaryzykowaliśmy z tym Bennacerem. Tak w sumie sobie myślę, czy nie lepiej byłoby dać Bennacera w to miejsce na przykład, pozwolić mu grać jako box to box, tak jak grał wcześniej Reinders, bo on się sprawdza świetnie na tej pozycji. A tutaj pomału nie wstawiać Ricciego, którego nawet nie ma w kadrze meczowej na to spotkanie, ale tak sobie myślę już na przyszłość. Bo to chyba byłoby najbardziej optymalne ustawienie dla naszego zespołu, no ale wtedy tracimy też wiele walorów, które ma Reinders. No nie jest łatwo poukładać ten środek boiska. Salemakers do Isaka. Mamy jeszcze szansę być może na chociaż jedną bramkę w tym meczu. Paketa jakimś cudem odbiera piłkę i się przy niej utrzymuje. Jest doskonałe uderzenie Reindersa. Ja już nic nie mówię o rotacjach w środku pola. Może my będziemy średnio wyglądali w defensywie właśnie w tej formacji, ale jeżeli ofensywnie mamy grać w taki sposób,
mając piątkę zawodników praktycznie w polu karnym rywala co akcję. No to chyba nikt się nie obrazi, a dodatkowo Reinders, no może to nie jest kandydat do bramki sezonu, ale kolejki myślę, że na spokojnie. Tylko żeby nie było takiej sytuacji, że my się troszeczkę za szybko ucieszyliśmy, brawo Wanderson, bardzo kluczowa interwencja, jeszcze Agumę zbiera piłkę. Raczej o zwycięstwie w tym spotkaniu możemy zapomnieć, ale musimy przynajmniej postarać się utrzymać ten remis i to się nam w tym momencie udaje. To jest bardzo dobry wynik osiągnięty w derbach Mediolanu. No i niestety, tracimy pozycję lidera, ale przed nami jeszcze mecze bezpośrednie z rywalami, którzy nas przeskoczyli, więc jakoś bardzo mnie to nie boli. A Inter, jak dobrze wiecie, po poprzednim sezonie jest zawsze głównym kandydatem Serie A do zwycięstwa. My teraz przechodzimy do spotkania z Udinese. I w tym meczu trzeba dać odpocząć niektórym zawodnikom i w sumie tak sobie jeszcze teraz myślę, że możemy dać szansę Kalulu, jako że Tomori ostatnio naprawdę zawodzi. Dlaczego rotuje składem? No bo już dosłownie za chwilę mecz w Lidze Mistrzów z Marsylią, gdzie musimy wygrać. Dałem szansę Luce Moreno na zagranie na lewym skrzydle, a gość złapał czerwoną kartkę. No powiedzieć, że tej swojej szansy nie wykorzystał, to tak jakby nie powiedzieć nic. Niestety prawdopodobnie przez tą czerwoną kartkę przyremisujemy w tym spotkaniu, ale to jest trochę jak porażka. Chociaż z drugiej strony chyba nie do końca, zwłaszcza, że ja tego wcześniej nie widziałem, to Udinese jest na czwartym miejscu. Wow, naprawdę wow. Niesamowicie tutaj walczy drużyna z północno-wschodniej Włoch, a my z tego kraju w tym momencie wyjeżdżamy. Meldujemy się na Stad Velodrome, gdzie już za chwileczkę zagramy z Marsylią. Nic więcej nie zamierzam tutaj zmieniać. Wychodzimy na to spotkanie absolutnie naszą galową jedenastką. Wiem, że za chwileczkę jest spotkanie z AS Romą, ale to spotkanie może się okazać kluczowe w kwestii awansu po poprzednim remisie z Arsenalem. Symulujemy na szybko i w tym meczu wygrywamy. Ultra ważne zwycięstwo. Botman, Reinders i Isak z bramkami. Nawet w ofensywie ten Botman daje bardzo dużo jakości naszym piłkarzom, także no nie ma co narzekać, ten sezon już w tym momencie zapowiada się dużo lepiej niż ten poprzedni. Drodzy widzowie, posłuchałem się was również, jeżeli chodzi o pozycję tych piłkarzy, których mogliśmy tutaj zmienić i teraz Paqueta skakuje nam na pozycję SPO i od razu zalicza upgrade do 85 punktów overalla. I może to nie będzie jakiś szybki rozwój, ale jest nadzieja na to, że ten gość da radę wskoczyć nam nawet na ten poziom 88 jednak. No tylko tutaj będziemy potrzebowali nie tylko jego świetnej formy, nie tylko dobrego planu treningowego, ale jeszcze jego bezpośrednio dużego wkładu w sukces tej drużyny. No i tak samo Romero, możemy zmienić pozycję, więc w tym momencie też to robimy. No on akurat upgrade'u żadnego nie notuje, ale nie ma co się dziwić, jego forma jest tragiczna w tym momencie, ale możemy skupić się za to na jego bezpośrednim rozwoju jako wspierający skrzydłowy. To będzie bardzo optymalna pozycja dla niego. Wanderson notuje kolejny upgrade overalla. Również ten piłkarz rozwija się coraz szybciej, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze tych 6 punktów overalla brakuje, żeby stało się naszym nowym chciałem powiedzieć kaką od razu z pamięci, nie wiem dlaczego. A z kolei Rafael Leao, czego wcześniej nie widziałem, skakuje na poziom 90 overalla. No to ten gość, no absolutnie musi teraz stać się zawodnikiem ze światowej czołówki. Mam nieco problemów w głowie, jak zestawić tą jedenastkę na spotkanie z Romą. Damy może szansę zagrać Loftusowi Cheekowi w tym spotkaniu, jaki chciałbym, żeby na ławce pojawił się Krunić. Dlatego niestety dla Okafora tutaj nie będzie miejsca w 11 meczu. Liczę na to, że Aleksander Isak nie złapie żadnej kontuzji w tym meczu i że my ten mecz wygramy. Gramy w końcu u siebie. No i pięknie, Rafael Leao, Lucas Paqueta, Isak z bramkami. Ten skład zaczyna nabierać tempa. No i chyba mamy też w tym sezonie wielki powrót po latach. Juventus znowu melduje się w tabeli na pozycji lidera. Zatem pewnie i z nimi będziemy musieli w tym sezonie walczyć o mistrzostwo. No ta liga naprawdę nie jest łatwa. I oczywiście, liga włoska jest jakby dużo słabsza od Premier League, jeżeli chodzi o konkretne zespoły. Natomiast pod kątem rywalizacji, tak jak mówię, na niższym poziomie, no nie powiedziałbym, że ta liga jakoś mocno odstaje od ligi angielskiej. Też jest 6 zespołów, które co roku mogą bić się o mistrza. Oj, niestety dostajemy informację, że na zgrupowaniu kadry, które tak naprawdę już dobiegło końca, Alexis Salemakers doznaje kontuzji i nie będzie dla nas dostępny aż przez 6 tygodni. No to jest informacja, która nieco komplikuje nam zestawienie tego zespołu. Chociaż tutaj możemy sobie wrzucić to miejsce Romero i tak chyba też zrobimy, bo ten piłkarz pamięta dalej, mimo wszystko, jak się gra na prawej stronie boiska. No i samą pierwszą jedenastkę nieco przerotujemy, bo za chwilę gramy mecz w Lidze Mistrzów z Klub Brugge. Więc po prostu, wygrajmy to spotkanie z Empoli i jedźmy w dobrych humorach na mecz Ligi Mistrzów. Paqueta wszedł z ławki w 46 minucie, 12 minut później notuje bramkę. To był naprawdę dobry transfer. A żeby było ciekawiej, ja tego wcześniej nie widziałem, belgijska drużyna pokonała Olympique Marsylia w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Zatem to bardziej z nimi, jak i oczywiście z Arsenalem, będziemy walczyć, czyli o to wyjście z grupy,
ale to jest czas na to, żeby Belgom ten pomysł całkowicie wybić z głowy. Musimy nieco składem porotować. W pierwszym składzie znowu Krunić, ale no co do niego naprawdę jestem pewny, bo nawet gdy ten gość nie gra, jak wchodzi na sporadyczne spotkania, to notuje naprawdę dobre występy. No i trzymam kciuki za to, żebyśmy my byli w stanie spokojnie ich odprawić. No spokojnie to tutaj nie było. No i tak jak mówiłem, Krunić, ocena 6-8, naprawdę sobie poradził. Gorzej Kalulu, który wszedł z ławki za Tomoriego i ta para braci. Wy tego nie widzicie, bo zasłania to moja kamerka, ale Tomori ocena 5-7, Kalulu ocena 5-8, więc naprawdę chyba trzeba będzie się z nimi niedługo pożegnać. Jako że już trochę sezonu minęło, jestem ciekaw, jak ten nasz środkowy obrońca Conti, wychowanek, sprawuje się na wypożyczeniu w Aruce. No niestety jego statystyk nie będziemy mogli porównać, bo oni nie grają w żadnych rozgrywkach, których my gramy, ale widać, że Włoch coś tam musi grać. 3 overale do góry od początku tego sezonu to już jest całkiem, no tak nie najgorzej. Przed nami spotkanie z drużyną, z którą nigdy nam się nie grało łatwo, a dodatkowo widzę, że Botman ma jakieś problemy kondycyjne. To może być znowu ten cholerny błąd w karierze, więc niestety wracamy do zestawienia, które w poprzednim sezonie no tak średnio działało. Kalulu i Tomori. Tej dwójki w defensywie boję się bardzo mocno, ale tak poza tym no to w sumie nie ma co więcej rzeczy zmieniać. I bardzo serdecznie proszę naszych braci pierdol na środku obrony, żeby zagrali dobre spotkanie. Choć raz, proszę. Tracimy bramkę, ale wygrywamy Reinders z czerwoną kartką. Rafa Leao z dwiema bramkami, no on ten mecz nam wykierował po prostu, zobaczcie na tą ocenę. To jest też dobry moment, żeby spojrzeć na to, jak prezentuje się w kalendarzu listopada. Tutaj mamy tak naprawdę dwa ultra istotne mecze z Juventusem i z klubem Brugge, bo zwycięstwo tutaj powinno nam dać chyba pewny awans do dalszej fazy Ligi Mistrzów. Na razie jednak skupmy się na sprawach bieżących. Gramy mecz z Cagliari, dajemy odpocząć bardzo dużej ilości naszych podstawowych piłkarzy, bo za chwileczkę spotkanie z Juventusem, praktycznie całkowicie przerotowany środek pola i pytanie, czy to nie było zła decyzja w żadnym wypadku. Krunić z bramką, Isak z dwoma golami, Golczuk Fueze. I z tego miejsca naprawdę chciałbym, żebyście docenili Krunicia, bo chłop większość sezonu siedzi na ławce albo w ogóle na trybunach, ale kiedy trzeba, to wchodzi i robi fenomenalną robotę. A swoją drogą zastanawiam się, co jest z tym Botmanem. On nie grał przed chwilą meczu, a jest zatyrany jak, nie wiem, no koń po westernie. Gość ma 24 lata, no tutaj nie powinno być problemów kondycyjnych u niego, a no sami widzimy, jak to wygląda. No, sami zobaczcie statystyki Krunicia. 3 mecze zagrane, ocena 8,10 seria po dwóch spotkaniach. W tych dwóch meczach bramka, asysta i czyste konto. Coś więcej trzeba dodać? No chyba nie. Za to naszym najlepszym strzelcem, nie jest to żadne zdziwienie, dalej jest Aleksander Isak, chociaż goni go Rafael Leao. I zobaczcie, jak w barwach Hellasu Verona odpalił Kevin Zeroli. 9 spotkań w seria, 7 bramek na pozycji, no podejrzewam, ofensywnego pomocnika, bo on tam może grać. Naprawdę są to niesamowite liczby i będziemy się przyglądali rozwojowi Kevina, no bo naprawdę prezentuje się co najmniej nie najgorzej. Jestem już teraz pewien, że z tym Botmanem to jest błąd, który znamy w tej karierze, bo ja mu ustawiłem teraz totalne skupienie na kondycji, a on jest skupiony w 92% na grze, a kondycji dalej nie ma, także super. A dodatkowo kontuzję łapie Rafael Leao, czego wcześniej cholera jasna nie widziałem, nawet jak ustawiałem skład na to spotkanie. Już było dobrze, a widzę, że znowu wszystko zaczyna się nam komplikować. No fenomenalnie. A przecież gramy, cholera jasna, z Juventusem. Tutaj ta nasza kadra naprawdę jest okrojona. Chukwueze, nie wiem czemu, jest też niedysponowany. Muszę chyba po prostu całkowicie zresetować te nasze plany treningowe, bo tutaj ewidentnie się jakiś błąd musiał wkraść. No i nie zostaje nam nic innego niż takim totalnie nie najmocniejszym zestawieniem wyjść na spotkanie z Juve. Tego meczu boję się cholernie. Jedyne co utrzymuje mnie przy jakiejkolwiek nadziei, to fakt, że to jest grane u nas. Ale te kontuzje zaraz przed tak ważnym meczem naprawdę mocno podważają moją pewność siebie. W pierwszym składzie jest też w tym meczu Moreno, na którego no nie możemy powiedzieć temat zbyt wielu pozytywnych słów. No tak średnio to widzę, ale może nasi piłkarze mnie jakoś miło zaskoczą. Mam taką nadzieję. Benacer, jest Aleksander Isak i to był dobry strzał. Karneszczi jednak broni, ale mamy rzut rożny. Bardzo bym chciał zdobyć bramkę na początku tego spotkania, bo to by ten mecz nieco ustawiło. Uwaga, Kostić, no z tej prawej strony daliśmy się ograć jak dzieciaki, na szczęście obok. Isak doskonale do Reindersa. Tutaj nieco spóźniony jest Paketa, no i właśnie zabrakło jego wcześniejszego obiegu. I to Juve teraz może ruszyć z kontrą. Vlahovic, musimy do niego doskoczyć, ale ta nasza dwójka defensywna, o, no, no to nie jest to. Brakuje nam Botmana w dobrej dyspozycji. No niestety, z tym chłopem dzieje się coś złego i nie możemy go używać. W ostatnich meczach, a to się bezpośrednio przekłada na naszą prezencję w defensywie.
ofensywie. Juve naciska, Juve głodne bramki, Kop Miners, dogranie do Artura, jest Moise Ken w polu karnym, Kalulu tym razem znalazł się tam, gdzie być powinien. Te nasze skrzydła, no zdecydowanie odmienione, nie ma nawet Chukwueze na prawej stronie, jest Okafor, nie ma przede wszystkim Rafaela Leao, więc musimy więcej ciężaru gry przenosić środkiem boiska i właśnie to staramy się robić. Reinders do Isaka, to musi być gol, tak jest, Szwed na 1-0. Jeżeli my ten mecz wygramy takim ustawieniem, to jestem zdania, że nic nas w tym sezonie nie pokona, naprawdę. Oj, teraz błędy znowu z tyłu, Moise Ken, on tego chyba nie zmarnuje, a może jednak, bo Big Mike robi rzeczy nie z tej ziemi. Końcówka pierwszej połowy, ten mecz raczej nudny, ale na szczęście ze wskazaniem na nas. Za dużo tych sytuacji nie było, w sumie wszystkie to wam dosłownie pokazałem, a sami widzieliście, że były to może 2-3 sytuacje, z jednej jak i z drugiej strony łącznie. Ale taki obraz tego meczu, przy tym wyniku, przy naszym składzie musi się podobać, chociaż Kop Miners może bardzo szybko wszystko zmienić i tak też się dzieje, mamy znowu remis. Na drugą część tego spotkania za Reindersa wskakuje Krunić, jako że naprawdę ten gość ostatnio, sami widzieliście, ma bardzo dobry czas za sobą, no i oby też za sobą poniósł tą drużynę, chociaż na razie widzę, że ta defensywa z zeszłego sezonu w postaci Kalulu i Tomoriego no nie radzi sobie za dobrze. Potman, dlaczego ty jesteś nieprzygotowany do tych meczy? Potrzebujemy cię i to bardzo. Ale jeszcze nie traćmy nadziei, bo jest dogranie do pakety, ale Carnesecchi, on jest tutaj naszym potworem, demonem. Kilka tych sytuacji dzisiaj już wyciągnął, ale jeszcze wrzucamy piłkę i jeszcze... No nie, no Kalulu nawet w ofensywie nie potrafi za dużo dać. Isak, dogranie do pakety. Jesteśmy pod polem karnym rywali, tylko potrzebujemy pójść z tym nieco wyżej. Dobre dogranie, jest Isak. Krunić długo, tą piłkę rozgrywa za długo, stanowczo za długo. Dostajemy informację, której wy nie widzicie, że Inter strzela bramkę i w swoim meczu prowadzi, a my wyrównujemy. Lukas Paketa i to nastawienie mi się podoba. Strzelamy bramkę na remis, ale my chcemy pójść po więcej. Kiedy nie ma tych największych gwiazd, Brazylijczyk odbiera od nich pałeczkę i przejmuje ciężar gry na siebie. Po raz kolejny, to jest kolejny mecz, w którym w decydującym momencie Lukas Paketa daje nam bardzo dużo. Tylko pytanie, czy w ostatecznym rozrachunku to nam zapewni jakiekolwiek punkty, bo Juve pewnie zaraz ruszy. Ja bym chciał ruszyć po maksymalną pulę, ale też musimy zachować tutaj jakąś równowagę. Artur, brawo Kalulu. Pierwszy raz się dobrze chłop ustawił w tym sezonie. No dobra, może nie pierwszy, ale no, no wiecie jak jest. Z francuskim obrońcą. Długo budujemy tą akcję. Da nam za chwilkę bramkę i w ostatecznym rezultacie nawet i 3 punkty. Dobrze Krunić. Oj, to było doskonałe. Teoretycznie zagranie, tylko szkoda, że nie doszło ono tam, gdzie miało. Wyskoczył teraz bezsensownie Kalulu z linii defensywnej i będzie problem. W polu karnym dużo zawodników w białych koszulkach, Tomori broni i mamy ostatnią akcję w tym meczu, ostatnia szansa na to, żeby tutaj strzelić bramkę, tylko no trochę ta akcja zwolniła, więc nie nastawiam się, że coś z tego wyjdzie, chociaż Paketa doskonale znajduje Isaka i to musi być ten moment. Isak, mogłeś chłopie zrobić wszystko, no remisujemy, ale patrząc na naszą kadrę, ja przed tym meczem taki wynik brałbym w ciemno, więc nie mogę być do końca zły z naszych chłopaków. Mamy remis z naprawdę najsilniejszym Juventusem w ostatnich latach i przy tych okolicznościach trzeba ten jeden punkt szanować. Tak jak przed chwilą wspominałem, przechodzimy do spotkania z klubem Brugge, które może nam dać pewny awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, ale to się nie dzieje. Okafor, kolejna kontuzja, no naprawdę my już nie potrzebujemy tych kontuzji na lewym skrzydle, proszę was. No dobra, to jest tylko rozcięta głowa, wypada Okafor na 3 dni, więc niedługo powinien do nas wrócić. Romero, plan treningowy, no dobra, 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 dobra. To jest nieważne, pokażcie mi jak wygląda tabela Ligi Mistrzów w tym momencie. W Serie A właśnie mamy tyle samo punktów co Inter i jesteśmy na drugiej pozycji tylko przez bilans bramkowy. A jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, tutaj mamy 8 punktów i w teorii no jeszcze niczego pewni być nie możemy. Ale jakikolwiek zdobyty punkt w starciu z Olimpikiem Marsylia, który niedługo przed nami, da nam ten awans już definitywnie. Przez taki, a nie inny rozwój sytuacji w pierwszym składzie musi wystąpić Terracino i dobrze, że go do Serie A w końcu zgłosiłem, bo miałem takie wątpliwości, czy to robić, czy on jest nam potrzebny. Okazuje się, że może być potrzebny. Tylko pytanie, czy my ten mecz damy radę wygrać? Nie no, co jest z tymi kontuzjami nagle w tym drugim sezonie? Diketelare nam wylatuje. Remisujemy to spotkanie 2-2 i to ratujemy wynik w końcówce spotkania. A Diketelare wylatuje z więzadłami zerwanymi na 7 miesięcy. No, nie ma co ukrywać. Zrobił nam się mały szpital w Mediolanie. Najbardziej boli chyba ta kontuzja Leao, ale Salemakers no za chwileczkę powinien w teorii wrócić już do dyspozycji. A przypomnę, że tu w międzyczasie był jeszcze drogi.
drobny uraz okafora. To były 4 kontuzje dosłownie w jednym czasie. Ustawmy jeszcze odpowiednie plany treningowe dla naszych piłkarzy, żeby oni zdążyli zregenerować się na kolejne spotkanie. Powiedzcie mi, dlaczego wszyscy są zregenerowani, a Botman nie? Pełne skupienie na kondycji, a ten gość na 6 dni przed meczem z Cremonenze wygląda fatalnie. Na ten mecz z naprawdę słabym rywalem troszeczkę wychodzimy eksperymentalnym składem. W pierwszej 11 Ricci. To będzie chyba dopiero jego debiut, jak się nie mylę. No troszkę musiał poczekać. W pierwszym składzie również Romero. No i mam nadzieję, że wreszcie Argentyńczyk odpali z jakąś bombą. Wygrywamy. No może nie strzela bramki, ale no wreszcie to był jego w miarę poprawny mecz. 2-0 dla naszego zespołu i wygrywamy chwilę przed najważniejszym spotkaniem do tej pory w Lidze Mistrzów. Później zostanie nam tylko mecz z Arsenalem, który zadecyduje prawdopodobnie o tym, kto wyjdzie z pierwszego miejsca i tam też przydałoby się wygrać. Ale najpierw musimy zagwarantować sobie przede wszystkim udział w następnej fazie Ligi Mistrzów, bo porażka z Olimpikiem Marsylia, gdyby nam się przytrafiła, jeżeli klub Brugge zdobędzie jakiekolwiek punkty z Arsenalem, sprawi to wszystko, że ten scenariusz dla nas będzie naprawdę czarny w obliczu ostatniego spotkania właśnie w Londynie. W innych grupach Bayern Monachium, Napoli, Eindhoven, PSV jeszcze może powalczyć, Real Madrid z Interem definitywnie na pierwszych dwóch miejscach. Tutaj o dziwo wywiązała się całkiem ciekawa walka pomiędzy Sportingiem a Sevillą. Fenerbahce pierwsze w grupie E, Manchester City na czwartym miejscu bez szans praktycznie na awans. Dobra, to już mnie w tej Lidze Mistrzów naprawdę nic nie zdziwi. No Porto z Borussią, sam mówiłem, że to może być ciekawa grupa. Zatem tych ciekawych grup naprawdę jest wystarczająco dużo na tyle, że nie musimy dołączać do ich grona. W nudny sposób zagwarantujmy sobie po prostu awans do kolejnej fazy. W pierwszym zespole Okafor, wolę na jego postawić na tym lewym skrzydle niż na Luke Romero w tak ważnym meczu i... Nie gadajcie, że my to znowu sfrajerzymy. Robi się w tym momencie naprawdę poważnie pytanie, jak Arsenal zagrał z klubem Brugge. Na szczęście Arsenal wygrywa i to chyba daje nam nawet pewny awans. Tyle dobrego, zobaczmy zresztą sami, jak to wygląda, czy my jesteśmy pewni awansu. Tak, mamy to. To też sprawia, że mecz z Arsenalem nie będzie miał żadnego znaczenia, bo porażka z Olimpikiem Marsylia sprawiła, że no zajmiemy maksymalnie drugie miejsce. O, ale naprawdę w obliczu takiego scenariusza, no trzeba podziękować Arsenalowi za zwycięstwo, bo tylko ono sprawiło, że nie musimy drżeć o ten awans. Jak w ogóle wygląda kalendarz grudniowy? Spotkanie z Monzą, później mecz z Napoli, wyjazd do Arsenalu, który potraktujemy mocno. Jako taką ciekawostkę, damy tam pewnie zagrać na lepszym poziomie niektórym zawodnikom, którzy nie mieli okazji do występu. I jako, że Benacer tutaj nie jest do końca przygotowany do tego meczu, podobnie zresztą jak Krunić, nie wiem, co się dzieje z tymi planami treningowymi, ja już chyba sam się troszkę w tym gubię, damy zagrać Musachowi. A jak nasi zawodnicy kontuzjowani, Rafael Leao może jeszcze nie jest gotowy na 90 minut, ale na ławkę może jak najbardziej pójść, podobnie zresztą jak Salemakers. Kosztem Benacera, który do tego meczu po prostu nie jest przygotowany, wskoczy do kadry meczowej i zobaczmy, czy odniesiemy zwycięstwo na naprawdę niełatwym terenie. Jeszcze widzę, że w sumie można dać odpocząć Wandersonowi w tym meczu. Jak pokaże się Musach? Pierwszy raz w tym sezonie od pierwszej minuty. No nie wiem jeszcze, jak się pokazał, ale mamy zwycięstwo. Musach ocena no troszeczkę lepsza niż wyjściowa, więc naprawdę jestem z niego zadowolony, bo bez żadnego rytmu meczowego sobie poradził. Najważniejsze jest to, że odnotowujemy kolejne 3 punkty. A wy, moi drodzy, możecie w tym momencie odnotować na swoim ekranie subskrypcję oraz łapkę w górę. Przed nami mecz z Napoli. Mecz, który naprawdę będzie ważny dla układu tabeli. 2 punkty straty do Interu i 2 punkty przewagi nad właśnie drużyną spod Wezuwiusza mamy w tym momencie. Jeżeli chodzi o podstawową jedenastkę, witamy w niej z powrotem Salemakersa. Damy mu zagrać w tym meczu. Wiem, że to jest ciekawe, a już na pewno ciężkie spotkanie na powrót po kontuzji, ale wierzę, że Belk tutaj wleci po prostu na tak zwanej świeżości. Zobaczmy, czy to spotkanie uda nam się wygrać. Paraczkelia, Robertson z bramkami. Tak, to jest chyba Andy Robertson, także ten kierunek szkocki do Napolu jest naprawdę bardzo popularny ostatnio, a dodatkowo Marco Reus. Niesamowite, co się dzieje w tej karierze. Najgorsze, że my ten mecz przegrywamy i teraz jak to się ma, Inter na szczęście remisuje, więc chyba nawet nie wiem, czy Napoli nie wskakuje na pierwsze miejsce w lidze. Zaraz spotkanie w Lidze Mistrzów, ale najpierw skupmy się jeszcze chwilę na tym, co się tutaj wydarzyło. Nie, to mi się coś powaliło, jeżeli chodzi o te punkty, bo Napoli przeskakuje nas i goni Inter, który dalej jest pierwszy. No i tak jak wcześniej wspominałem, tego spotkania nie traktuję jakoś ultra poważnie. Dajemy pierwszemu garniturowi odpocząć. Na boisko wraca też po kontuzji Rafael Leao i też nie oczekuję od niego nie wiadomo czego, no bo miał ten rozbrat z piłką trwający tak naprawdę, licząc okres rekonwalescencji, ponad 2 miesiące. Po prostu, zagrajmy przyzwoicie te spotkanie,
nie przegrajmy jakoś wysoko, albo w ogóle zremisujmy ten mecz, a my przecież mieliśmy szansę na to, żeby to spotkanie wygrać, bo Paqueta nie trafił karnego w 48 minucie. No i Rafael Leao naprawdę wraca na dobrym poziomie i też trzeba powiedzieć, że Chukwueze wraca do łask. Salemakers może mieć naprawdę długą drogę do powrotu do pierwszej jedenastki. Mimo mojej całej jakby sympatii dla tego zawodnika, to nie możemy też olewać tutaj takiej formy Chukwueze. Na osi czasu wchodzimy już w okres świąteczny, a to oznacza, że poznaliśmy naszego rywala w 1/8 finału i to jest Bayer Leverkusen. Inne pary też wyglądają bardzo ciekawie, jak na przykład para Interu i PSG, czy chociażby Manchester City i Bayern Monachium, także City jednak z tej grupy wyszło, zaraz sobie to przeanalizujemy, jak to wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że naprawdę jak na fakt, że skończyliśmy na drugim miejscu, Bayer Leverkusen nie jest złym trafieniem. Które oni mieli miejsce i w której grupie? W grupie H, która była chyba najsłabszą, ale jednocześnie najbardziej wyrównaną grupą. A jak to City? Jak oni tutaj wrócili? No, zagrali po prostu perfekcyjnie końcówkę Ligi Mistrzów i tak teraz patrzę, że no możemy żałować ewentualnie faktu, że nie trafiliśmy na Fenerbahce. Oni będą grali z Napoli. Do meczu z Lazio za to przygotowany niestety nie jest Chukwueze, więc w jego miejsce Salemakers i w ogóle ta nasza ławka rezerwowych troszkę tak kondycyjnie no nie wygląda. Terracino skakuje na poziom złotej karty. Spoko. No i tak sobie myślę, że skoro w tym ostatnim spotkaniu dość dobrze zagrał Leao po powrocie z kontuzji, no to możemy dać mu od razu 90 minut meczu z Lazio również. Zobaczmy, czy Portugalczyk po powrocie na boisko zrobi coś niesamowitego? Nie wiem. Tego no nie. Bramki nie strzelił, ale mamy remis w tym meczu z Lazio. A no tak patrząc nawet po ocenach rywali, my mogliśmy z tego meczu wyciągnąć więcej, bo gdyby nie fenomenalny występ Isaksena, to praktycznie wszyscy zawodnicy są poniżej oceny wyjściowej, ale u nas jest właściwie podobnie. A niestety, ponownie okazuje się, że Inter jest po prostu w tej karierze nie do zdarcia. Zaczyna powiększać się ta przewaga między nami właśnie, a drugą drużyną z Mediolanu. Tracimy już też 3 punkty do Napoli. No i tutaj w tej lidze trzeba będzie w okresie, kiedy nie ma Ligi Mistrzów, mocno powalczyć o to, żeby wrócić na pozycję lidera. Chukwueze, jak ty wyglądasz? No, dajmy mu zrównoważony plan treningowy i możemy przechodzić do spotkania z Wenecją, które, jak się nie mylę, zakończy nam granie w tym roku kalendarzowym. Jesteśmy zaraz przed Sylwestrem, także no innej opcji raczej nie będzie. I pytanie, jak zestawić tutaj jedenastkę? Wiecie co? No Leao na razie nie odpala za bardzo po powrocie na boisko, więc w pierwszym składzie zobaczymy Okafora. Romero, no pokazałeś, że na razie jeszcze nie jesteś gotowy do gry. Podobnie zresztą jak Salemakers. Ale na ławkę może jak najbardziej powędrować. I szczerze, ta drużyna ostatnimi czasy dużo lepiej wygląda z Kruniciem, więc znowu damy szansę mu zagrać. Proszę, zakończmy ten rok zwycięstwem. O nic więcej nie proszę. Drużyna Wenecji to nie jest jakiś tytan. No i wygrywamy to spotkanie. Tomori z golem, Paqueta, Reinders, który wszedł z ławki. Wreszcie to było dobre spotkanie. A dzięki temu zwycięstwu w tabeli Serie A zrównujemy się punktami z Napoli. Czy damy radę ich wyprzedzić? Czy doskoczymy do Interu? Odpowiedź na te pytania już w następnym odcinku. Za dzisiaj dzięki, dajcie suba i łapkę w górę, żeby być na bieżąco i cześć!